dniu 10 sierpnia około godziny 17:48 wpłynęło zgłoszenie o pożarze pustostanu w Chosznie przy ulicy Zielnej. Było to już kolejne podpalenie tego budynku. Do działań dyżurny operacyjny zadysponował dwa zastępy z JRG Choszczno. Działania polegały na podaniu jednego prądu gaśniczego na palący się budynek. Na miejscu pożaru również była obecna policja. W dniu 1 sierpnia około godziny 20:25 wpłynęło do stanowiska kierowania zgłoszenie o palącym się ściernisku oraz kombajnie. Do działań dyżurny operacyjny zadysponował dwa zastępy z JRG Choszno. Po dojeździe na miejsce pożaru zastano palący się kombajn oraz ściernisko. Podano jeden prąd piany ciężkiej w natarciu na palący się kombajn. Na palące się ściernisko podano również jeden prąd wody w obronie pobliskiego lasu oraz użyto tłumicy. Właścicielowi kombajnu przekazano go protokolarnie do nadzorowania. W dniu 26 lipca około godziny 2:40 wpłynęło zgłoszenie do powiatowego stanowiska kierowania o pożarze balotów słomy przed miejscowością Zamęcin przy drodze wojewódzkiej nr 151. Dyżurny operacyjny do tego zdarzenia wysłał 12 zastępów z Państwowej Straży Pożarnej, jak i z Ochotniczej Straży Pożarnej. Na miejscu zdarzenia były obecne jednostki OSP Zamęcin, OSP Kołki, Zwierzyń, Płotno, Raduń oraz OSP Żeńsko, łącznie 48 strażaków. W chwili dojazdu zastępów na miejsce pożaru stóg w całości objęty jest pożarem. Od wysokiej temperatury zaczynają się palić korony drzew przy drodze. Działania zastępów polegają na podaniu dwóch prądów wody w obronie na korony drzew oraz zabezpieczenie terenu i niedopuszczenie do przeniesienia się pożaru na ściernisko. Na miejscu właściciel pola, który przy użyciu brony talerzowej zabezpiecza ściernisko przed pożarem. W związku z tym, że paląca się sterta jest zlokalizowana bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej na 84 km, zamknięto ruch. Policja obecna na miejscu zdarzenia wyznaczyła objazd. Kiedy spadła intensywność pożaru, wycofano zastępy JRG oraz odblokowano ruch. Z uwagi na ciągłe zagrożenie ogniami lotnymi pobliskich ściernic i nieużytków, na zabezpieczeniu pozostawiono zastęp OSP Zamęcin. Po wypaleniu się większości stogu zaczęto dogaszanie, które polegało na rozbiórce poszczególnych bali i wtedy ich gaszenie. Właściciel udostępnił do pomocy ładowarkę, która pomagała w rozbiórce stogu. Resztę musiano rozebrać ręcznie przy użyciu wideł, co bardzo utrudniało akcję gaśniczą. W dniu 13 sierpnia doszło do pożaru śmieci w Chosznie przy ulicy Konopnickiej. Do działań dyżurny operacyjny zadysponował jeden zastęp z JRG Choszczno. Pożar ugaszono podając jeden prąd wody w natarciu. W dniu 15 sierpnia wpłynęło zgłoszenie o palącym się garażu w miejscowości Rzecko. Do działań dyżurny skierował łącznie 5 zastępów, 3 zastępy z JRG Choszczno oraz OSP Suliszewo i OSP Raduń. Na palący się garaż skierowano dwa prądy gaśnicze w natarciu. Spaleniu uległa wiata i garaż drewniany, Opel Corsa, motor, kosiarka, narzędzia i inne przedmioty oraz drewno opałowe. Dzień później wpłynęło kolejne zgłoszenie o palącym się garażu, tym razem w Reczu. Do działań zadysponowano dwa zastępy z krajowego systemu, OSP Recz i oraz OSP Nędkowo. Spaleniu uległ kład, sprężarka, wiertarki, pralka oraz inne narzędzia.
Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Chosznie uczcili żołnierzy AK w tak zwanej godzinie W. Jest to kryptonim dnia i godziny rozpoczęcia w Warszawie akcji Burza, czyli Powstania Warszawskiego. Była to godzina 17:00 we wtorek 1 sierpnia 1944 roku. W związku z wakacjami chosczeńscy strażacy odwiedzają zuchów oraz harcerzy przebywających w powiecie chosczeńskich, wygłaszając prelekcje, jak należy zachować się w czasie burzy i nawałnic. Strażacy przekazują wiadomości o zagrożeniach, jakie mogą wystąpić w czasie kąpieli na niestrzeżonych kąpieliskach. W lipcu z Nowego Klukomia wpłynęło zgłoszenie o bocianie chodzącym po polu, któremu zwisa jedno skrzydło. Do działań został zadysponowany jeden zastęp z JRG Choszno, który przy pomocy koca unieruchomił ptaka, a następnie został przewieziony do przychodni weterynaryjnej pana Adama Piłaszewicza, na którego możemy liczyć w dzień, jak i w nocy. Po opatrzeniu przez lekarza ptak został przetransportowany do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Wielgowie. W poprzedniej kronice mówiliśmy o interwencji strażaków zadysponowanych do małych słów. One również przebywają w Wielgowie, jak zapewnił nas pan Piłaszewicz. W dniu 20 lipca Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa w Szczecinie zadysponowało do akcji chosczeńskich strażaków do miejscowości Szwek w Szwecji. Do działań został zadysponowany jeden zastęp z JRG Choszno, 5 strażaków. Polscy strażacy podczas pobytu pomagali z szwedzkim służbom w walce z żywiołem. Rejon działania to aż 6,5 tysiąca hektarów lasów oraz obrona wioski Karbole, która wcześniej została ewakuowana. Linia obrony to aż 7 km. Przez 2 tygodnie strażacy działali rotacyjnie, bez przerywania działań ratowniczo-gaśniczych. Niektóre zdarzenia w powiecie chosczeńskim. Klasztorne zboże na pniu, Sułowo pożar kombajnu zbożowego, Rębusz pożar kombajnu i jęczmienia, pożar słomy po kombajnie w Nędkowie, Suliszewo pożar sterty, pożar ścierniska w Suliszewie. Również w Jarosławsku, Rościnie, Granowie, Witoszynie, Ługowie i Przecznie. Breń, baloty słomy, Raduń, pole uprawne, Obiezierze pożar kombajnu w Jagowie, Nietoperz w mieszkaniu w Choszcznie. W tym okresie strażacy z powiatu chosczeńskiego wyjeżdżali 89 razy, w tym do pożarów 53 razy, do miejscowych zagrożeń 32 razy i alarmów fałszywych dobrej wierze wystąpiły nam 4 razy.